Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj nieśmiertelny temat: jednooczność, a pracownik kierowca, ale kategorii B, czyli prowadzenie auta służbowego kategorii B. Nakręciłem na ten temat chyba z 1000 filmów, żartuję oczywiście, a widzę, że ciągle ten problem powraca jak bumerang i moi widzowie za bardzo nie rozumieją, co jest grane. Także zapytanie. Witam Panie Darku, jestem pracownikiem biurowym, posiadam prawo jazdy kategorii B, niedowidzę od urodzenia na lewe oko i według lekarzy mogę mieć prawo jazdy kategorii B. No i to się zgadza, ponieważ ani A, ani C tutaj, że tak powiem, nie wchodzi w grę. W zasadzie jestem jednooczny, natomiast ostatnio zmieniono mi zakres obowiązków i według nowego zakresu obowiązku poza pracą biurową powinienem dostarczać klientom decyzję umowy do domu lub dojeżdżać w teren na spisanie protokołu. Praca nie wymusza transportu innych ludzi. Sam mam dojeżdżać do zakładu pracy i czasami dostarczać ludziom dokumenty. Dojeżdżać do nich w celu zakończenia spraw. W przeszłości dostałem w kość z tą wadą i nie dostałem upragnionej pracy. Zmiana zakresu obowiązku wymusza na pracodawcy zwrot kosztów za zużyte paliwo, gdyż poruszałbym się samochodem prywatnym, przez co mam być skierowany na badania, psychotesty itd. W związku z ciężkimi doświadczeniami w przeszłości proszę o informację, czy niedowidząc na jedno oko od urodzenia i posiadając prawo jazdy kategorii B, mogę prowadzić pojazd kategorii B zawodowo. Na przykład dostarczyć umowę, decyzję klienta itd., itd. Tutaj jest klasyczny błąd, którego wielu pracowników nie rozumie, że zawodowe prowadzenie pojazdu to jest tak naprawdę prowadzenie ciężarówki, prowadzenie taksówki, prawda, prowadzenie autobusu, a nie pojazdu kategorii B. I pracownik, który jest jednocześnie kierowcą kategorii B, ma to w ramach swoich obowiązków służbowych, nie musi bezwzględnie posiadać widzenia obuocznego, widzenia stereoskopowego czy widzenia przestrzennego. Te nazwy trzy są wymiennie używane. Oczywiście musi go sprawdzić lekarz okulista, bo to nie jest tak hop siup, że tak powiem, nie mam widzenia obuocznego, no ale już wiadomo, że na kierowcę kategorii B pracownika się nadaje. Czyli przejdziesz oczywiście psychotesty, aczkolwiek w ostatnim czasie psychotesty nie obejmują badania narządu wzroku u kierowców kategorii B. Przejdziesz badanie okulistyczne, prawdopodobnie przejdziesz badanie neurologiczne, no i każde inne, jakie Ci lekarz uprawniony do badań kierowców zleci. Natomiast ten wymóg posiadania stereopsji nie jest już taki bezwzględny, także są duże szanse, że te badanie przejdziesz. Skąd się biorą te obawy? A mianowicie był krótki okres, że niestety na samym początku, kiedy wprowadzono nowe normy, tego widzenia stereoskopowego wymagano. Na szczęście gdzieś bodajże od 2011 roku nie jest to już, że tak powiem, problemem. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś innego do dodania na temat braku widzenia na jedno oko, a prowadzenia samochodu służbowego kategorii B, podkreślam jeszcze raz, nie jest to praktycznie, nie jest to faktycznie zawodowe prowadzenie pojazdów. To jest po prostu wykonywanie obowiązków służbowych pracownika z pojazdem kategorii B. Także napisz coś w komentarzach poniżej. No i oczywiście zasubskrybuj się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia w kolejnym wideo.